Czekaj, brat coś ci pisze. Widziałeś kiedyś orła cień? Czy możesz nie, ale ty widziałeś, ty czubie, orła cień. Nawet nie mogę nic powiedzieć, bo ten ciągle mówił orła cień, bo i tak mówi, że znaczy, znamy polską muzykę i bardzo lubimy, słuchamy. Ja bardzo lubię Lady Punk, starą płytę. Tak, a nie rozpoznaliście żadnej piosenki w America Express. Ale wy nie rozumiecie, czasami, tak jak na przykład poszedł hejt na Pawła DeLonga, że jest aktorem, za każdym razem mówi. I Paweł właśnie troszkę ten, dla wszyscy. Ale muszą widzowie zrozumieć, że my tam byliśmy w bardzo trudnych warunkach. I czasami to, że on mówi, że jest aktorem, to jest taka regułka, którą mówi trzy razy dziennie, jak trzy razy dziennie stop go zabiera. Codziennie. Ja też miałem swoje regułki. Oczywiście zatrzymywaliśmy samochody i mówiliśmy, a to tylko 5 kilometrów, a było 50, a to jeszcze 5, a to wtedy o żonie, o rodzinie, ale jesteś wspaniałym człowiekiem. My kręcimy program o super Kolumbijczykach i my to pokażemy całej Europie. Tak, 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 to jeszcze prosto, prosto tam. I wjeździ was te 50 kilometrów. I wjeździ nas, ale w fajnej atmosferze i że tak powiem, dużo mógłbym powiedzieć. Oczywiście wy w telewizji zobaczycie tylko 13 odcinków z uczestnikami. Akurat nie mogę powiedzieć, w ilu odcinkach jesteśmy my. Mm-hmm. Chyba w ogóle zapomniałem. Czekaj, czekaj. A kto wygrał? Powiedzieć wam? No, czekaj. Powiedz. Ale będziemy mieli oglądalność. Oj, będzie oglądalność. Czekaj, 440. Nie. Jak dobiję do 1000 w 10 sekund, to wam powiem, kto wygrał. Nie ma. Czyli będziemy jeszcze cię oglądali. Więc mówię, to nie da się tego zobaczyć, jaką przygodę przeżyliśmy. I Gwatemalczycy, i Kolumbijczycy są bardzo fajnymi ludźmi, którzy kompletnie nic nie mają. Widzieliście to, jak spały na przykład modelki w niektórych odcinkach, albo Patrycja Markowska. Ja z Rafałem tam nie spałem w takich warunkach. Spaliśmy w tragicznych, ale nie tak tragicznych, jak kobiety. Przecież to jest szok, jak ludzie nie mają. Nie mając nic, ci ludzie chcieli nam oddać ostatnie jajka. To my wiedząc, że no nie zjemy wam ostatnich jajek, będąc głodni. To jest niesamowite. I nie zjedliście? To nie była dla nich obraza? Nie, to nie chodzi o to. Oni rozumieli na tyle, na ile rozumieli naszym dukanym hiszpańskim i wiedzieli, i my pokazywaliśmy, ale jeżeli już nawet komuś zjadaliśmy coś, to ostatnie jajka, to na przykład oddaliśmy dużo naszych ubrań. Rafał często dawał, bo miał też za dużo różnych ubrań. To spodnie daliśmy, to koszulkę. Mieliśmy fajną koszulkę braci Collins, takiemu chłopczykowi oddałem. To batona, to lornetkę, to kompas, bo sobie nawet kompas kupiliśmy, wyobraź sobie, tylko do niczego nam nie było potrzebny. Więc to, co mogliśmy, to, co przy sobie mieliśmy, wszystko oddawaliśmy ludziom, ponieważ byli tak wspaniali, że my, Polacy, ja, wszyscy, bo ja jestem osobą zepsutą, bo też popełniałem błędy takie jak kupowanie rzeczy materialnych za drogich. A ci ludzie nie mają pojęcia, że takie materialne rzeczy istnieją i dzielą się ostatnimi jajkami. A czy my, Polacy, tak potrafimy? Chyba nie.